Eliza Orzeszkowa. Śmierć domu. Hałas grubych rozmów, śmiechów, sprzeczek. Tłum koni przez różnych ludzi za uzdy trzymanych i bydła, któremu na szyję powrozy zarzucają. Tłum chłopów, żydów, zagrodowców, szary, Siermiężny, chęcią zysku rozgrzany, rozgadany, rozmachany. Oczami spod zmiętych czapek połyskujący, wśród tłumu, przed rozwartymi wrotami stodoły, stajen, obór, na podścielisku słomy brudnej i zmiętej, kocz stary, kabriolet jeszcze nowy i ładny, parę bryczek, wozy, z których na jednym błękitno pomalowana młocarnia, na innych pługi z połyskującymi lemieszami, brony zębami do góry obrócone, Splątane nogi od stołów i stołków, grube, czerwone szafy, nadwerężone albo i połamane, bezimienne i bezkształtne sprzęty, narzędzia, graty, rupiecie. To wszystko na wielkim, gładkim dziedzińcu, z którego strony jednej stoi wysoka gęstwina drzew, prawie pozbawionych liści. Z drugiej za sztachetami tu i ówdzie rozwalonymi leżą pod białym niebem pola brunatne, rozległe, uśpione. Pod gęstwiną drzew, która zasłoną z ciemnych koronek wznosi się nad białym, długim domem, na głębokim ganku, przez cztery grube słupy wspieranym, stoi stół z brudnym kałamarzem, z trochą szarych papierów, z piórem w atramencie powalanym, i ze starym dzwonkiem, którego rączka naśladuje figlarnie wykrzywioną małpkę. Przy stole trzy niezajęte w tej chwili krzesła. Z obu stron ganku, po sześć okien, niewiele nad ziemią wzniesionych. Wszystkie pozamykane szczelnie, a wewnątrz nagie. Nad gątowym dachem o szerokim u dołu okapie i spiczastym szczycie, na drzewie najwyższym, Sterczy przez wiatr zapewne wykrzywione gniazdo bocianie. Drzwi domu staroświeckie, okryte rzeźbą, naśladującą gęste nabicie gwoźdźmi, roztwierają się szeroko i kilku ludzi z wielkim stukiem grubego obuwia wynosi z nich sprzęt długi i ciężki. Jakby nadane hasło, część tłumu hałasującego dokoła koni, bydła i wozów z pośpiechem rzuca się ku gankowi. Zapewne panowie urzędnicy skończyli już jeść śniadanie i wnet zaczną prowadzić dalej przerwaną na pół godziny licytację. Konie, bydło, narzędzia gospodarskie, graty zawalające oficyny i spichsze już są sprzedane i nabyte. Teraz kolej na sprzęty domowe. Ho, ho. Ciekawa to rzecz sprzęty takiego starego domu. Bardzo starego. Bo joachim ogrodnik, który już z siedemdziesiąt lat ma, najpewniej opowiada, że zbudowano go za młodości jego dziadka. Nazbierać się też tam musiało rzeczy różnych przez czas tak długi i przez życie tylu pokoleń. To też młody franus kulik, w najbliższe zapusty ożenić się mający, gwałtownie ludzi rozpycha i z rękami zuchwale na kłębach opartymi staje najbliżej ganku. Ale młynarz Zawrók i handlarz Mendel nikomu na licytacjach ustępować nie przywykli. Więc piersiami jak taranami o stalowe łokcie buńczucznego zagrodowca tłuką, a oczami pożerają ustawioną na brzegu ganku kanapę długą, głęboką, całą z machoniu, z ogromnymi poręczami i obiciem, na którym wśród tła ciemnego... Blednieją dwa spłowiałe, na kanwie wyszyte pejzaże. Dawno już te pejzaże wyszyte zostały, bardzo dawno, bo stary Joachim był chłopcem kredensowym i może jeszcze dziesięciu lat nie miał, kiedy starsza pani wyszywała je w krosnach takimi pięknymi włóczkami, że pociągały one wzrok i ręce malca i lekroć froterując posadzkę na krosna okiem rzucił. Wtedy też starsza pani była jeszcze młoda i do pięknej roboty nie zbliżała się inaczej, jak z wesołym nuceniem. Czasem, gdy pana nie było w domu, a dzieci bawiły się w ogrodzie, sama jedna siadywała nad krosnami przy otwartym oknie, przez które wlatywały szelesty liści, zapachy kwiatów, śmiechy dzieci. Szyła i nuciła. Ile razy nawlokła igłę, tyle razy zanuciła, a czasem i zaśpiewała tak głośno, że po całym domu się rozległo. Jak raz w Wigilię imienin Pana rymasz Jerzy obił tę kanapę ciemną materią z tymi wprawionymi przez nią pejzażami. Pan był bardzo kontent. Goście, których na imieniny pełno się nazjeżdżało, robocie nadziwić się nie mogli. Joachim doskonale dzień ten pamięta, bo jadł w kredensie wiele smacznych rzeczy i paru rówieśnikom, przez gości przywiezionym, pokazywał w rosnących za ogrodem olchach gniazda szpaków i dudków. Kiedy zaś, jak koty, włazili na te drzewa, od domu bił gwar muzyki, rozmów, brzęczenia stołowych naczyń. Świat stał w zieleni, dom w wesołości. Nie dziw więc, że to wszystko wybornie pamiętając. Starowina w długiej do kostek siermiędze wspina się na palce, suchymi rękoma zawiesza się na poręczy ganku, kościstą szyję wypręża i tak usilnie, uparcie wpatruje się w spłowiałe pejzaże kanapy, że aż żółte powieki pod siwymi brwiami poczynają mu prędko, coraz prędzej mrugać. Ale w tejże chwili pomiędzy grubym i zabłoconym jego obuwiem a poręczą ganku. Cichuteńko przesuwa się stworzenie, które także coś pamięta, i ostrożnie tłum ludzki wymijając, zbliża się do kanapy. Jest to pies nieduży, bardzo chudy, z żółtą, zjeżoną od zaniedbania sierścią, z kiciastym, spuszczonym ogonem i niezmiernie smutnymi oczyma w białych obwódkach. Przybiegł, a raczej przypełzł do kanapy, obwąchał ją. I pysk do niej przyłożywszy, zaczął po cichu skomleć. Kochana kanapa! Żółty pies pamięta wybornie, że nazywano ją w domu kanapą babuni, że siadywały na niej osoby, które on kochał i których ręce delikatne i przyjazne z pieszczotą przesuwały się po jego gładkiej podówczas sierści. On nawet niekiedy i na pejzażach tych siadywać miał prawo. Ale teraz nie może nawet na nie popatrzeć, bo ludzie cisną się dokoła tłumnie, gwałtownie, aż skurczony, do ziemi przypadły, wcisnąć się musi pod kanapę, gdzie zwija się w kłębek i ciągle po cichu skomli. Ludzie tymczasem tak ściśle otoczyli stół z kałamarzem, papierami i dzwonkiem, że z siedzących przy nim urzędników widać tylko jedną czapkę z błyszczącą gwiazdką. Jeden profil blady i ostry i jedną chudą długą rękę, która przerzuca papiery. Wąskie usta bladego profilu głośno i dobitnie wymawiają kilka wyrazów, zakończonych głośniej jeszcze i dobitniej wymówionym zapytaniem. Pięć. Kto da więcej? Franuś Kulik, czerwieniąc się głębokim basem woła. Pięć pięćdziesiąt. Młynarz przez kulika uproszony milczy, ale handlarz, miarkując, że zawsze to czysty machoń, piskliwie krzyczy. Sześć! Blady profil powtarza. Sześć! Po raz trzeci! Kto da więcej? Kulik w płomieniach cały z zamaszystym gestem wykrzykuje. Siedem! Kto da więcej? Milczenie. Mendel rozważa i wątpi. A kto na takim staroświeckim gracie siedzieć zechce? Nikomu zaś innemu spośród obecnych kanapa z pejzażami na nic wcale przydać się nie może. Więc chuda, długa ręka, która przed chwilą przerzucała papiery, wyciąga się do dzwonka, chwyta figlarnie wykrzywioną małpkę i silnie nią wstrząsa. W powietrzu rozlega się dzwonienie przenikliwe. Kulik, triumfujący, wydobywa z zakurty skórzany woreczek z pieniędzmi i przystępuje z nim do stołu. Teraz mnóstwo już rzeczy napełnia głęboki ganek, a ludzie ciężko stukając butami, wynoszą z domu coraz to inne i przed schodami ganku ustawiają. Są to najróżniejsze sprzęty w stylach mniej więcej nowych i te sprzedają prędko i łatwo. Trudniej idzie z biurkiem staroświeckim, Bogato brązami nabijanym i zdobnym u góry w dwa zwierciadełka. Dość drogo je ceniono, a w całym zgromadzeniu nie ma ani jednej pary oczu, która by umiała zachwycić się harmonijnymi liniami i surowym bogactwem tej starej pamiątki. Tylko stary Joachim, ciągle uporęczy ganka zawieszony, wpatruje się w nią wytrzeszczonymi oczyma. Bo bardzo dobrze pamięta, że kiedy ogrodnikiem już będąc przychodził do starszego najpierw, potem do młodszego pana, a potem jeszcze do wdowy po młodszym z zapytaniem, przedstawieniem, prośbą, starszego i młodszego i wdowę po młodszym, znajdował często siedzących przy odchylonej klapie tego biurka, w którego mnóstwie szuflad i szufladek chroniło się mnóstwo gospodarskich i innych papierów. Młodszego szczególniej widzi w tej chwili przed sobą jak żywego. Rachmistrz z niego był wielki. Przy tym biurku siadywał wtedy jeszcze, gdy wszyscy we dworze spali. Pisał w księgach cyfry, podkreślał, rachował. Młodziutkiego syna tylko zawczasu rachować nie nauczył, bo zaledwie dorósłszy, rozkochał się w gwieździe, wzleciał ku niej jak orzeł i zginął jak mucha a raczej jak liść jesienny, poniosło go gdzieś daleko i przepadł. Dwadzieścia? Po raz trzeci, kto da więcej? Dwadzieścia i jeden. Woła siwy jegomość, w szaraczkowatym surducie i trochę jeszcze wahający się, z machnięciem ręki dodaje. Co robić? Niech już choć i takie lusterka dla dziewcząt będą w chacie. Wiglarnie wykrzywiona małpka, chudą ręką wstrząsana, przenikliwie dzwoni. Nabywca, z ustami od lubości rozwartymi, wysuwa szufladki nad klapą umieszczone, a w jednej z nich, znalazłszy arkusik papieru, od góry do dołu zapisany, niedbale rzuca go na ziemię. Ale stojący obok jego mostek, łysy, trochę krzywy, w elegancko skrojonym i mocno wytartym palocie, Pokątny doradca z sąsiedniego miasteczka schyla się pośpiesznie, arkusik podnosi i do oczu przybliża. Nóż dokumencik jaki, albo coś takiego, z czego da się choć trochę pociągnąć. Czytając, mruczy: Moja mamo złota, mój brylantowy ojczuszku, chociaż z Henrykiem jest mi jak w raju, myślą, wspomnieniami, tęsknotą serdeczną, często bywam z wami. Przeskakuje oczami jedną stronicę, drugą, trzecią, aż u dołu czwartej wyczytawszy: Z miłością bez granic ręce wasze całuje Helenka. Pogardliwie wymawia głupstwo i znowu arkusik rzuca na podłogę, gdzie go w minut parę rozdeptują i strzępami na ubłoconych podeszwach roznoszą ludzie, cisnący się ku widokowi nowemu. Bo otóż i ona sama. Ta helenka, która matkę nazywała złotą, a ojca brylantowym, ślicznie wymalowana olejnymi farbami, w białej sukni, z różą przy złotym warkoczu, cienka w pasie, wątła. Ona, i obok niej ten chłopak, który to tak dalece rachować nie umiał, że za gwiazdę zaofiarował życie. Gwiazdy nie dostał i życie utracił. Dumny, ognisty chłopak. Ciemnymi oczyma spod złotych włosów, jak żywy, patrzy z portretu. Najpierw portret panny. Po raz pierwszy, kto da więcej? Po raz drugi, kto da więcej? Po raz trzeci, kto da więcej? Dzierżawca karczmy dał najwięcej. A prawdę mówiąc, on jeden do nabycia portretu chęć okazał. Ładny obrazek. Powiesi go w gościnnym pokoju, w którym czasem nocują podróżni, nad kanapą, z której pilśń wielkimi kłakami wypada, naprzeciw okna upstrzonego przez muchy i przyozdobionego dwoma kaktusami, podobnymi do połamanych kości męczenników. A teraz portret chłopca. Nikt formalnie kupować go nie chce. Od tobie, chłopcze, duma i chęć płacenia za gwiazdę życiem. Ledwie na koniec ten sam karczmasz, który nabył Helenkę i brata jej bierze jak z łaski. Niech tam już będzie tych obrazków do pary. Może nocującym w karczmie panom spodoba się panienka, a paniom panicz. Małpka brązowa, aż szamoce się cała, tak dzwoni. Żółty pies wraca do woza, ku któremu odprowadzał kanapę babuni. Stoi teraz ta kanapa na wozie. A na jednym z jej pejzażów siedzi Franuś Kulik z batem w ręku, w przekrzywionej z fantazją czapce i z górnej swej pozycji do kilku sąsiadów przemawiając, zanosi się basowym śmiechem. Bydło, uprowadzane za bramę, ryczy. Konie parskają i czasem rżą. Żółty pies zląkł się bata, ryczenia, rżenia. Kugankowi wrócił i ujrzał stojącą przed gankiem szafę kredensową, na której widok wyschły jego język szybko obrócił się dokoła wychudłego pyska. Nie bez racji, bo kiedy nie młoda, skrzętna i gderliwa panna Aloiza lub inne osoby te ciężkie dębowe drzwi otwierały, stał on zawsze przy nich z pyskiem po kawałek pieczeni lub cukru wyciągniętym. I nie zawodził się nigdy. Teraz wielki sprzęt dębowy, cały w rzeźbionych szlakach i z powodu braku tylnych nóg tak mocno w tył się przechyla, że zda się wnet, wnet krzyknie od zdziwienia albo od przerażenia zemdleje. Jak to wynieśli go z kąta, z tego kąta jadalnej sali, w którym przez tyle dziesiątków lat rysowały się ciemne, ciężkie jego kształty? Do którego zdawało mu się, że przyrosły grube jego plecy. Cały w tył przegięty, sprzęt ten wydaje się przerażony i mdlejący. A na ganku głos ostry i donośny powtarza: Kto da więcej, kto da więcej, kto da więcej. Z głosem tym łączy się cichszy znacznie, lecz jakże ostry, szczebiot ptaka, który bardzo śpiesznie i z wyraźnym zdziwieniem zapytuje. Co to, co to, co to, co się tu dzieje? Jest to Gil z czerwonym łebkiem, który po letnich podróżach dziś właśnie na zimę tu powrócił i oto co znalazł. Sam dość już stary i należący do rodu Gilów, które od niepamiętnych czasów gnieździły się każdej zimy w bliskości tego domu, wiele on o nim wie i pamięta. Wnętrza jego nie widziały nigdy lecz jak wybornie są mu znane te okna, te nieme i nagie, gdy przedtem były takie wesołe i strojne w zwojach firanek i zieleni wazonowych roślin. Albo ganek. Zawsze bywał w zimie cichy, czysty, z zamkniętymi szczelnie drzwiami ciężkimi, na których wypukłym rysunku Gil przesiadywał niekiedy, przysłuchując się dźwięczącym za nimi głosom ludzkim. I teraz do samego brzegu gankowego okapu uczepiony czerwony łebek, to w jedną, to w drugą stronę przekrzywiając, z małymi oczami szeroko wytrzeszczonymi przysłuchuje się, zastanawia, zdumiewa. Trwogi nie czuje, bo widzi przecież, że nikt zajmować się nim ani myśli. Tylko przejmuje go żal za ciszą ganku i wesołością okien, a przy tym niepokój. Czy też nie będzie tu już nikogo, kto by w najsroższe mrozy dla biednych ptasząt wysypywał na ten ganek garście ziaren i okruchów? Opowiadali mu przodkowie, że był to zwyczaj od dawna w tym miejscu praktykowany. We własnym życiu niejednokrotnie korzystał już z niego i nawet bardzo dokładnie przypomina sobie kształty rąk, które przez te drzwi i okna. Zbawcze deszcze ziarnek na okrutny śnieg wysypywały. Przypomina sobie ręce stare, zwiędłe, z bladymi palcami, z pomarszczoną skórą. I inne, młode, ruchliwe, białe, u końca tylko od mrozu, jak pączki centyfolii, zaróżowione. I inne jeszcze, maluchne, pulchne, do rumianych jabłuszek podobne. Teraz widzi długą, kościstą, bezkrwistą rękę, która chwyta jakiś błyszczący potworek. Wstrząsa nim i dzwoni tak przeraźliwie, że Gil porywa się z okapu, wzbija się nad spiczasty dach domu, ulatuje w głąb ogrodu, gdzie po chwili na gałęzi jabłoni ze starą, znajomą swoją, sroką o żałobnych skrzydłach, prowadzi zawziętą rozmowę. Na jabłoni zwisają jeszcze tu i ówdzie czarne i czerwone liście. U stóp jej sztywnie bujają badyle srebrników i bodziszków. Wiatru nie ma najlżejszego, więc wszystko dokoła jest ciche i nieruchome. Tylko gil na gałęzi trzepoce się, szamoce i czerwony łebek ku wyżej nieco siedzącej sroce podnosząc szczebiotać nie przestaje. Co to? Co to? Co to? Sroka aż zalega się od śmiechu Kra 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 Gil gniewać się zaczyna trzeba być sroką, aby w tym wszystkim powód do śmiechu znaleźć. Lepiej zrobiłaby, gdyby zamiast śmiać się powiedziała mu: dlaczego te okna, takie dawniej wesołe i strojne teraz są takie nagie i nieme. Sroka śmieje się znowu i odpowiada, że trzeba gilem być, aby nie wiedzieć, iż kto umiera, u tego oczy gasną. Co? 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 Szczebioce gil. Ale sroka przelatuje na drzewo inne, którym jest brzoza płacząca i uczepiwszy się wiotki jej gałęzi, śmieje się jeszcze. Gil dopędza ją i na kołku od płotu, który ogród od łąki rozdziela, usiadłszy, Zapytuje jeszcze. Lecz sroka, jak na huśtawce, buja się na wiotkiej gałęzi brzozowej i drwi sobie z niego i ze wszystkiego. Więc Gil na kołku od płota kurczy się, napusza, piórka nastrzępia i półsennymi oczyma patrzy na grupę olch starych tuż przy płocie dzwoniących szczebiotem szpaków, które spóźniły się z odlotem. A w tej chwili, przy nadchodzącym wieczorze, już do snu się układają. Nadchodzący wieczór powoli i stopniowo napełnia powietrze chłodem zwiększonym i lekkim ściemnieniem. Tym jaskrawiej w zaledwie dojrzalnym jeszcze zmroku iskrzy się czerwony tyftyk na wysokich poręczach wolterowskiego fotela. Tym przezroczystsze wydają się galeryjki drewniane otaczające parę łóżeczek dziecinnych. Tym wyraźniejsze połyski wydają ramy złocone u obrazów i obrazków, kule szklane u lamp, amory brązowe u wieloramiennych świeczników, zwierciadło ugotowalni kobiecej, metalowe figurki, z których jedna, dość duża, przedstawia człowieka w stosownym kapeluszu, ze skrzyżowanymi ramionami, stojącego na samotnym odłamie skały. Tego i stary Joachim nie pamięta. Lecz od ojca słyszał, że tę figurę przywiózł tu z dalekiego zachodu, wracający jeden z mieszkańców tego domu. I siadywał potem w wolterowskim fotelu, wpatrując się w nią przez długie godziny, jak w przedmiot utraconej czci i nadziei. Może z żalu po tym przedmiocie, zestarzał się prędko, ludzi unikał, żony nie pojął. I lat jeszcze dużo samotnie pod dachem przeżywszy, umarł, patrząc na sztywnie z odłamu skały wysterczającą figurę. Joachim znał imię tej figury i imię jej czciciela. Ojciec mu opowiadał, że drugi każdemu z wschodzących pokazywał pierwszą, mówiąc przy tym dziwnym głosem: wódz mój. Oprócz tych, znajduje się przed domem wiele rzeczy różnych kształtów i rozmiarów, a wszystkie zdają się porwane gwałtownym ruchem migracji. Szybko bowiem idą teraz sprawy na ganku. Prędko, jedno po drugim, następują pytania: kto da więcej, kto da więcej. Często rozlega się przenikliwy głos dzwonka. Robota musi być do wieczora ukończona. Śpieszy się publiczność. Śpieszą się urzędnicy, śpieszą od ganku ku bramie dwa tłumy, ludzi i rzeczy. Pierwszy na pozór ruchliwego mrowiska, którego pojedyncze postacie mącą się i wzajem uniewyraźniają. Drugi, nad głowami i zgiętymi grzbietami tamtego niesiony, wypukla się doskonale każdą ze swych jednostek. Obrazy i obrazki w złoconych ramach Fotel czerwony tyftykiem obity, gotowalnia na wielkich lwach drewnianych, świeczniki rogate, wazy wysmukłe, ekrany malowane, półki toczone i rzeźbione, zegary o dwu czarnych nieruchomych palcach na bladych obliczach, figurki metalowe, pośród których największa, sztywna, ciemna figura Napoleona, nad głowami i zgiętymi grzbietami ludzi niesione, Poruszają się, rozmijają, rzucają połyski barw, szkła i metali, suną przez gładki dziedziniec szarzającym powietrzem, odchodzą, uciekają. Jakby w panice trwogi lub w szale wędrówki zmierzają wszystkie ku wozom i bramie, wspinają się na wozy, wyjeżdżają za bramę i tam wraz z wozami, na których stoją, piętrzą się, połyskują. Rozsypawszy się w strony różne, mącą czas jakiś ciemnymi, ruchomymi, coraz malejącymi punktami, jednostajną szarzyznę powietrza i martwą senność pól. Na ganku zaś pozostały jeszcze tłumik ludzi wybucha śmiechem. Cóż to za grad pocieszny, wysunął się przez drzwi i stanął na ganku. Już ostatni, ach, jakiż pocieszny. Patrząc nań. Śmiechu powstrzymać niepodobna. Niby fortepianik, któremu by ogon ucięto. Niby stół z dwoma rzędami zębów czarnych i wąskich u góry, a u dołu szerokich i jak u starej baby żółtych wzdłuż popękanych. Krótki, pękaty, z obdartą w kilku miejscach orzechową skórą. Stoi ten grad zabawny na bardzo ładnie i subtelnie utoczonych czterech nóżkach. Wyszczerzonymi zębami, zdając się pytać, kto mię weźmie? Trzy dwadzieścia! Kto da więcej? Nikt nic nie daje. Patrzą, oglądają, śmieją się, ale na co komu zda się? Pojąć nawet trudno, kto kiedykolwiek na fortepianiku takim mógł grywać. Tylko Joachim wie, kto na nim grywał. I że nie nazywał się on fortepianikiem, lecz klawikordem. Jak przez sen pamięta w dalekim, dalekim dzieciństwie staruszkę małą, pogodną i jeszcze żwawą, gdy ze srebrnymi lokami u malutkiej pomarszczonej twarzy, w kaftanie aksamitnym, drogim futrem obłożonym, w wielkiej sali przed klawikordem siadała i na jego zębach, tak prawie żółtych jak teraz, Kładła palce wyschłe, jak kość słoniowa białe i lśniące. Z pod tych palców wypływała wtedy melodia lekka, wykwintna, trochę tylko posuwista, pauzami, dla składania ukłonów głębokich punktowana, rzewnymi tonami, do podnoszenia dłoni ku sercom wzywająca. Kiedy to trochę płoche. Trochę smętne, trochę rozromansowane śpiewanie klawikordu z wielkiej sali rozpływało się po domu. Służba na palcach przybiegała pod drzwi przymknięte, rada posłuchać, jak najstarsza pani, gra menueta. Czasem po menuecie głowa jej w srebrnych lokach romansowo na bok się przechylała i przy cichych akordach klawikordu. Głosik słaby, od wspomnień melancholijny, od starości dygocący śpiewał. Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły. Po raz drugi, trzy dwadzieścia, kto da więcej? Najbliżej klawikordu stoi jego mostek chudy, łysy, trochę krzywy, w kosztownym i poplamionym palocie. Ten sam pokątny doradca, który to list Helenki rzucił tłumowi pod nogi. Stoi przed klawikordem i z uśmiechem na ustach topiących się w rudym zaroście, z żartobliwymi połyskami w oczach przesłoniętych przez szkła ciemne, na jednym z klawiszów opiera palec gruby na kształt tulipana u końca rozdęty. Brzmienie delikatne, drżące, rozlega się po ganku. Nie jest to brzydkie, jakby struna harfy zadzwoniła, lub komar w ciszy nocnej zabrzęczał. Więc stary grad śpiewa jeszcze. Ciekawość, ilu tonami śpiewać jeszcze może. Dziesięć palców tulipanowego kształtu opiera się na wyżółkłych, wzdłuż popękanych klawiszach. Puszcza się po nich, bierze coraz żywawiej, uderza coraz mocniej, aż stary klawikord. Brzęczy cały hulaszczym, skocznym, coraz skoczniejszym, szaleńczym tańcem. Trzy nuty powtarzane nieustannie i zawrotnie wciąż i rytmicznie przeżyna krzyk jednej ostry, śpieszny, namiętnie wołający do tańca bez końca, do szału bez uzdy, do hałaśliwych, pijanych, grubych, strugami potu oblanych podskoków. Ciężko znać delikatnemu staremu gratowi wydawać takie krzyki i szały, bo podskakuje, wygina się w różne strony, a w harfianym czy komarowym jego brzęczeniu słychać takie stękanie, skrzypienie, dmuchanie, dyszenie, że śmieje się grający, śmieją się ci, którzy go otaczają, uśmiechają się nawet urzędnicy. Radzi może chwilowemu urozmaiceniu całodziennej nużącej czynności. W ten chór wesoły mieszają się niebawem dwa jeszcze głosy. Najpierw Gil, muzyką zwabiony, przylatuje z ogrodu. Zawisa u okapu i czerwonym łebkiem, z przestrachem, ze zdziwieniem kręcąc szczebioce. Co to, co to, co to? Potem pies żółty, do reszty muzyką rozżalony jak raz naprzeciw grającego staje i z wyciągniętym w górę pyskiem chudym przeciągle, przenikliwie wyje. Ale i małpka brązowa zaszamotała się nad stołem. Dzwonek rozbrzmiał silnie. Donośny głos zawołał. Po raz trzeci. Trzy dwadzieścia. Kto da więcej? Pokątny doradca odrywa palce od klawiszów i odkrzykuje. Trzy czterdzieści po czym z lekceważącym gestem do młynarza mówi. Czart bierz, niech go tam bębny moje do reszty roztłuką. Wtedy stary człeczyna w długiej do kostek siermiędze, jak kloc ciężko opada od poręczy ganku, do której był uczepiony. Mruczy coś pod siwym wąsem i bardzo powoli dom okrążywszy do ogrodu wchodzi. Wilgoć Milczenie, zmrok panują w krzyżujących się alejach szerokich i wąskich, na kwadratach zasadzonych owocowymi drzewami i sterczących mnóstwem suchych badyli, w gęstych grupach krzewów, na klombach, pośród których świecą brudną żółtością i bielą przymrożone kwiaty. Liście opadłe, wilgocią do ziemi przybite, zaścielają wszystkie drogi. Tylko gdzie niegdzie wybija się z ich pstrego pokładu czerniejąca zieloność trawy. Przez szeregi drzew tworzących aleje i przez gęste ich grupy widać za coraz ciemniejszymi koronkami gałęzi niebo coraz głębiej szarzejące. Powietrzem prawie nieruchomym przelatują lekkie wiatry, a ilekroć nadlatują, u stóp drzew z cichutkim szelestem porywają się tumanki opadłych liści i trochę tylko posunąwszy się nad ziemią, padają znowu ociężałe, zamierające. Stary Joachim, idąc kasztanową aleją, stopy ciężko obute, bardzo powoli stawia na sprężystym podścielisku liści zwiędłych i mokrych. Idzie, staje, z głową zadartą spogląda na szczyty kasztanowe. Znowu idzie. Zatrzymuje się. Dziwnie starannie ogląda miejsce, na którym stała pod wiązem ława. Idzie dalej. W wąskiej, lipowej alei pacierz mruczeć zaczyna i przerywa go sobie na widok brzus płaczących, przed którymi długo kiwa głową, aż skręciwszy na inną znowu drogę, kroki wstrzymuje przed wielkim kląbem krzewów. Na bez koralowy patrząc, palcem dotyka oczu i wraca do kasztanowej alei, z której skręca w inną, złożoną z lip i jesionów. Aż znowu znajduje się pod wiązem i od niego stąpać zaczyna wzdłuż szeregu brzusz płaczących. Tak chodzi po jednych wciąż miejscach zamyślony, czasem palcem dotyka oczu, czasem ręką czyni gesty zastanowienia, a zanim... Tuż za skrajem jego długiej siermięgi chodzi stworzenie chude, smutne, nieśmiałe, ze spuszczonym ogonem i pyskiem, tak cicho stąpając, że kroki jego na zwiędłych i mokrych liściach nie sprawiają żadnego szelestu. Raz przecież tam, gdzie liści było najwięcej, zaszeleściły. Joachim ogląda się i staje. Człowiek ze spuszczoną twarzą i pies z lękliwie podniesionym pyskiem patrzą na siebie przez chwilę niezmiernie smutnymi oczyma. Pójdź, Azor! Żółty pies uszom swoim nie wierzy, aby ktokolwiek jeszcze na świecie mógł doń przyjaźnie przemówić. Stoi i czeka. Pójdź, Azor! Teraz pies śmielej już nieco za długą siermięgą człeczyny iść zaczyna i obydwaj. Wychodzą z ogrodu. Przed domem na ganku i na dziedzińcu już ani żywej duszy nie ma. Odjechali, odeszli wszyscy. Cicho. Drzwi domu z wypukłym rysunkiem zamknięte. Wrota obór i stajen zamknięte. Okna oficyn ciemne. Czuć, że i za nimi żadnej duszy żywej nie ma. Cicho i pusto. W górze niebo głęboko szare, w powietrzu zmrok, u dołu ziemia mokra, zryta stopami ludzi i kopytami zwierząt. Dalej dokoła ciemne, rozległe, śpiące pola, a pod czarnymi koronami drzew bezlistnych dom długi, bielejący w zmroku, z zamkniętymi drzwiami i oknami. Joachim zdala przed gankiem staje i na piersi kładzie szeroki znak krzyża, jak to ma zwyczaj czynić przed leżącym w trumnie umarłym. Potem ku bramie iść zaczyna, lecz przypomniawszy coś sobie, odwraca się i woła. Azor, pójdź! Pies, życzliwe wołanie usłyszawszy, wydaje ciche skomlenie radości. Bieży. A gdy znajduje się już tak blisko człowieka, że pyskiem z kraju siermięgi prawie dotyka, znowu powoli, bez szelestu, iść zaczyna. Tak jeden za drugim wychodzą z bramy, przez chwilę w prostej linii przeżynają pole, potem na boczną drożynę zwracają, maleją, czas jakiś majaczą jeszcze w oddaleniu, punkcikiem coraz drobniejszym, aż w niezmiernym rozłogu pustki z mroku i śpiących pól znikają. Wtedy nie pozostaje tu już nikt żywy, ani nawet pies. Wieczór staje się coraz ciemniejszy, bo szmaty chmur płyną już teraz pod obłokami i zaczynają spuszczać na ziemię deszczyk drobny i zimny. Tak upływa godzin pary. Po czym cisze przenikają na wskroś coraz silniejsze podmuchy i szumy. Przylatują one od łąki, na której ciemność kłębi się to gęstsza, to rzadsza. Budzą w olchach szpaki, na jabłoni gila, w wiotkich gałęziach brzozowych srokę, która wybucha chrypliwym od senności śmiechem. Kra, kra, kra. Potem ptaki usypiają znowu, a wiatry od łąki lecą coraz szybsze. Przyciszonym huczeniem napełniają aleje. Z lekkim trzaskiem łamią suche gałązki i badyle. Przenikają aż do dna warstwy liści zwiędłych, które wzdymają się w tumany, lecą przez ciemność, rozsypują się, padają i znowu wzbijają się, szeleszczą, lecą. Aż w najsilniejszym podmuchu zaszamotały się drzewa najbliżej domu rosnące i gałęźmi jak palcami w ciemne jego szyby zadudniły, zadzwoniły. Do ciemnego wnętrza domu wnika przez okna mętna światłość, coś na kształt szarej godziny wobec grubej nocy i pasami kładzie się na sufitach niskich, na gładkich posadzkach, na ścianach od końca do końca nagich. Ściany te, zalane ciemnością, napełniają teraz szepty ciche. Lecz tłumne, w których wyraźnie słychać akcenty zapytań zadziwionych, strwożonych, coraz naglejszych, niespokojniejszych, szybszych. Zdawać się to może pełnym trwogi i niedowierzania porozumiewaniem się mnóstwa istot, które z różnych stron tu zleciawszy, znalazły się wobec czegoś, co wprawiło je w obłęd zdumienia. Słychać, jak wirują dokoła siebie, z szumem drżącym i niespokojnym szeptaniem, nie wiedząc, dokąd iść, gdzie szukać, kędy spocząć, pocieszyć się, wspominać. Zrazu w wielkiej sali zgromadzone, rozpraszają się niebawem po całym domu, w którym już nie ma żadnego spokojnego miejsca. W jednym z pokojów, wszystkie cztery ściany, obiega szmer kroków ciągły. Nieskończony, niezmordowany, jakby czegoś rozpacznie szukający, jakby goniący widmo, które wciąż ukazuje się i znika. Gdzie indziej odzywa się westchnienie, w którym brzmi jedna z głoska: Ach, ach, ach. A naprzeciw daje się słyszeć stłumiony okrzyk: Boże, Boże. Po czym westchnienie i okrzyk Powtarzają się ciągle, to wzdymając się, to opadając, tworząc rozmowę o nierównym i nieznużonym rytmie. Gdzie indziej brzmi wołanie, w którym czuć przyzywanie kogoś po imieniu, przyciszone, monotonne, ciągłe, ciągłe, coraz tęskniejsze, nadaremne. Tu przez pokoje ktoś bardzo śpiesznie bierze i ze stukiem na podłogę pada. Tam cieniutki głosik brzmi skargą, którą tłumią pocałunki, wnet zgłuszone jękami przebiegającymi wszędzie i krzyżującymi się z mnóstwem biegnących w różne strony łkań, wołań, zapytań śpiesznych, rozmów szemrzących, jak użalania się przewlekłe i pełne namysłu obrady. W tym zgiełku cichym, a jednak tłumnym głos męski przerażony. Donośnie przemówił, więc już, więc już inny łkaniem wzdęty odpowiedział: koniec, koniec, koniec. Inny jeszcze wzbił się głośnym krzykiem: wodzu mój! A inny, skrzydłami o ścianę tłukąc, powtarzał długo: gwiazdo, 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 za którą dałem życie. Jeden jeszcze zaszeptał. Mamo złota, mamo złota, i stopił się w płaczu, a drugi delikatny, nieco rozromansowany, od starości dygocący słabo zawiódł. Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły. Lecz wszystko to zagłuszył wielki szum wołający. Cicho, cicho. I wkrótce. Przemieniony w zbiorowe, ogromne, głębokie szlochanie, które wzdęło się w lament przewlekły, pełen zawodzeń, narzekań, wołań, wzywania Boga, opowiadań brzmiących jak długie recytatywy, w lament, który napełnił dom cały od wierzchu do dołu i trwał bardzo długo. Wiatry lecą od łąki, na której kłębią się ciemności. Szumią w olchach, huczą w alejach kasztanów, lip i jesionów. Wstrząsają wiekową głową wiązu. łamią z małym trzaskiem suche gałązki i badyle. Podnoszą z ziemi szeleszczące tumany uschłych liści. Szamocą gałęźmi drzew najbliżej domu rosnących. Te gałęzie bezlistne, twarde, od deszczu mokre. Jak palcami dudnią po szybach okien. Za którymi w pustym wnętrzu domu zapanowuje o bladym i słotnym poranku niezmącona cisza grobu. Czytał Wiktor Korzeniewski.